Szanowni Państwo, naszym gościem jest libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Krzysiu. Serdeczne gratulacje. Byłeś w tej ekipie i od razu jakby przyjąłeś tą rolę drugiego libero. Byłeś takim człowiekiem, który czekał, gdyby coś się złego wydarzyło, to pojawiasz się na boisku. To trudna rola dla tak doświadczonego zawodnika, ale też wyśmienicie o tobie świadczy, że potrafiłeś się zachować. Nie każdy by to chyba zrobił. No moi drodzy, ja to kiedyś opiszę w książce, jakie emocje mi towarzyszyły, bo na pewno nie było to tak kolorowo, jak tutaj pan redaktor ubrał, ale tak, rzeczywiście starałem się pomóc jak najbardziej z drużynie, bo przyjąłem taką, a nie inną rolę. Trener Antiga powiedział mi od razu, że startuję jako drugi libero i wziąłem ten ciężar na barki. Wiedziałem, że ważne będzie dla drużyny również też inne wątki, inne rzeczy. Pomagałem jak tylko mogłem. Powiedziałem na samym początku, że jak tylko będę mógł być na 5 minut na boisku, które byłem, pomogę. Dałem złapać oddech moim kolegom. Myślę, że pomagałem też w inny sposób, o którym się kiedyś może dowiecie, także swoim duchem, jakimś poczuciem humoru, nie wiem, radą, czymkolwiek. Stanowimy monolit, to nie tylko ta 14 ludzi, myślę, co tutaj wygrała akurat i rozdane zostały medale, to jest liczna grupa ludzi, którzy na ten sukces pracowali. Nie zapominajmy, że startujemy zawsze w 22 czy 24, którzy są na liście, oni się pojawiają, oni też są częścią integralną tego sukcesu, który dzisiaj osiągnęliśmy, bo jest to niewątpliwie ogromny sukces polskiej siatkówki. Po tylu latach, gdzie zdobywaliśmy medale, ale nie takie wartościowe, mistrzostw świata, tak? Bo to można powiedzieć, że teraz się śmiejemy z Markiem Karbarzem, mistrzem świata. Śmiejemy się, że teraz nasz czas na bankiety, tak? Nadchodzi zmiana warty, to teraz my jesteśmy mistrzami świata. Ale zasłużyliście. No, zasłużyliśmy sobie jak najbardziej. Cieszymy się z tego tytułu naprawdę bardzo i tak jak mówię, no ogrom pracy, mieliśmy pod górkę, niewątpliwie, ten turniej nie był łatwy, już widać było, że kilka piłek decydowało o tym, żebyśmy wylądowali za burtę, ale nie narzekaliśmy, bo brnęliśmy na sam szczyt, a jak masz pod górę, to pamiętaj, że brniesz na sam szczyt i nie możesz narzekać, bo musisz tam wejść, więc to były piękne chwile, piękne dni i myślę, że teraz siatkówka będzie sportem narodowym. Krzysiu, jak waży ten złoty medal? Pokaż go nam. Proszę, no waży ciężki, jest ciężki, bo to są hektolitry wylanego potu i ciężkiej pracy, myślę, że wszystkich chłopaków i wszystkich ludzi. Jeszcze jedno pytanie, bo tutaj kolejni zawodnicy powtarzają, że kończą swoje reprezentacyjne kariery. Jak to jest w Twoim przypadku? Tak jak powiedziałem, koniec mojej kariery również nastąpił ze zdobyciem tego złotego medalu. Ja powiedziałem, że jeżeli będzie tu złoty medal, szykuje się rozbrat mój z reprezentacją. Ja dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie bardzo mocno, kibicowali mi tyle lat. Włożyłem tu trochę serca, zostawiłem na pewno i będę dalej kibicował polskiej reprezentacji, ale no czas już myślę, że skończyć. Mam godnego następcę, mogę spokojnie powiesić buty, jeżeli chodzi o reprezentację na kołku.